Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość państwa polskiego odznaczony został pośmiertnie krzyżem z mieczami orderu Krzyża Niepodległości kapitan Tadeusz Gajda. Order odbiera syn pan Andrzej Gajda. Los pokolenia żołnierzy polskich lat wojny i okupacji mówi nam wyraźnie, że to piekielne moce sprowadziły na nich zły los. Piekielne moce są źródłem wojen, niesprawiedliwości, krzywdy, morderstw, wyciskają łzy. Los pokolenia żołnierzy polskich lat wojny i okupacji był losem najbardziej tragicznym, jaki można sobie wyobrazić. Ginęli z rąk niemieckich, sowieckich. Dramat burzy, akcja burzy, powstanie warszawskie, deportacje, migracje na ojczyznę. I jeszcze jakby tego było mało, zwalił się walec sowietyzacji powojennej. W latach 1940-1950 żołnierze wyklęci byli ścigani, prześladowani, więzieni, mordowani przez władze komunistyczne. A przecież oni walczyli o suwerenność naszego państwa, o żołnierski honor, o prawo do normalnego życia. Walczyli z nadzieją, że sprawiedliwość zwycięży, a kara dosięgnie sowieckich okupantów i hitlerowskich okupantów i ich polskich kolaborantów. Ponieważ żyli prawem wilka, jak historia o nim głucho milczy, jak pisał poeta Zbigniew Herbert o żołnierzach antykomunistycznego podziemia, byli gotowi do największych poświęceń. Za tą walkę o niepodległość władza komunistyczna nagradzała ich torturami, śmiercią, wymazywała ich z pamięci, wyrzucała na śmietnik historii ludzkości. A im marzyła się Polska wolna, czysta jak łza. A w ostatnich chwilach, sekundach swego życia Felix Selmanowicz, pseudonim Zakończyk, i Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, usłyszeli: po zdrajcach narodu polskiego ognia. A oni jeszcze zdążyli zawołać: niech żyje Polska. Bohaterów nazwano zdrajcami, bandytami. Tak było w gdańskim więzieniu kubowskim 28 sierpnia 1946 roku. Niespełna miesiąc później warszawski sąd pozbawił obywatelstwa oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie, na czele z generałami Andersem, Kopańskim, Maczkiem, Kruścielem, i tak dobijali polskie państwo podziemne. I kilkadziesiąt lat musiało upłynąć, ażeby prawda o tych heroicznych czynach naszych żołnierzy wyklętych mogła bez obaw być propagowana. Dużą zasługę w tym ma prezydent Lech Kaczyński, który w 2010 roku złożył do Sejmu projekt ustawy o zatwierdzeniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święta państwowego na 1 marca. I wreszcie żołnierzom niezłomnym, którzy stanęli do walki o Polskę wolną przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, poległym walka katowanym w czasie śledztw, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowych, długoletnim więźniom, represjonowanym. Wreszcie stawiamy im pomniki poświęcone.
wyrzucamy im tablice, piszemy o nich wspomnienia, drukujemy o nich książki. A przede wszystkim dziękujemy pracownikom Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej i wszystkim tym, którzy z nimi pracują, za to, że dotykają świętości szczątków bohaterów naszych i przywracają zamordowanym ich pamięć i przywracają ich rodzinom zamordowanych bohaterów. Bo każdy ma prawo do grobu, do miejsca, gdzie ich bliscy będą mogli zapalić znicz, pomodlić się, podziękować, pożegnać. A mordercy chcieli im wszystko to odebrać. Wszystkie te prawa i chcieli na zawsze pozbawić ich tego prawa i nazwali ich wyklętymi, wykleli ich. Tyle lat propagandowo uczono, że o tych naszych bohaterach, którzy oddali życie za Polskę, byśmy byli wolni, że oni nie mają prawa, żeby się o nich pytać, szukać ich, ubiegać się o sprawiedliwość. A przecież dzięki nim my żyjemy w wolnej Polsce. Każda identyfikacja szczątek bohaterów to jest tryumf prawdy i sprawiedliwości. Chcieli zakopać ich pamięć o nich, a nie wiedzieli, że jesteśmy przecież ziarnem, które wydaje, wrzucone w ziemię, wydaje owoc. Bo Bóg dokładnie wszystko widzi i poznaje. Nawet to, co mało znaczące, jest ziarnko gorczycy. Ma moc wydać krzew pożyteczny i potrzebny, bo Królestwo Boże jest niewidzialne dla oczu ludzi, jest ukryte jak zaczyn i wymieszane z ludzkimi sprawami, a jednak zawiera w sobie ogromny potencjał i dynamizm powodujący fermentację od wewnątrz, we wszystkich życiowych sytuacjach. I nic nie może przeszkodzić w tym, by przynosić owoce w miłości. A miłość jako jedyna prawda na wieki. I takim światem wiary trzeba patrzeć na wszystko, co się dzieje. I dlatego miłością i modlitwą po Bożemu ogarniamy naszego bohatera narodowego Tadeusza Gajdę i jego wojskowych towarzyszy. Następnie obejmujemy sercem i modlitwą świętej pamięci Kornela Morawieckiego, przywódcę Solidarności Walczącej i opozycji w czasach zniewolenia totalitarnego, marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polski, ojca pana premiera Mateusza Morawieckiego. Łączymy się duchowo w tym samym czasie z uczestnikami tych pogrzebowych uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i na cmentarzu wojskowym w Warszawie.
mocno wierzę, że są takie momenty, są takie chwile w społeczności lokalnej, w życiu narodu, które mogą spowodować w nas nowe tchnienie, nowe życie. Są takie momenty, że pomimo pochylamy się nad grobem, widzimy światło. Jako chrześcijanie odczuwamy i wierzymy w zmartwychwstanie. Są takie momenty, które są w stanie nam, Polakom, przywrócić godność, która przez wiele lat była podeptana. Takim momentem jest chwila, kiedy przypada mi zaszczyt przed trumną naszego bohatera, jako prezydentowi miasta Stalowej Woli, powiedzieć: witaj nasz bohaterze w domu. Witaj w domu ty, który swoją młodość, swoją odwagę, heroizm, miłość złożyłeś na ołtarzu naszej wolności. Ty, który nie żałując swego życia, walczyłeś o to, abyśmy dzisiaj mogli mówić o wolnej, niepodległej i cieszyć się z prawdziwej niezawisłości naszej ojczyzny. Nie sposób dzisiaj przed Twoją trumną, przed Twoim ciałem, wierząc, że jesteś tu również z nami, nie przywołać Twojego ojca, Józefa Gajdę, tego, który dał Ci życie, ale również tego, który przygotował Cię do tej roli, którego życiorys, postępowanie tak mocno splata się z Twoim bohaterstwem. Nie sposób dzisiaj nie popatrzeć na rodzinę, na siłę polskiej rodziny, która w tym czasie tak trudnym potrafiła wychowywać do heroicznych, wielkich czynów. Potrafiła wychowywać tak wielkich synów naszej ziemi. Nie sposób nie przywołać bohaterskiej małżonki Jadwigi, która całym wsparciem, całym sercem, przytulając obecne tu Twoje dzieci do swojego serca, Zofię i Andrzeja, wspomagała, popierała, kochała, bo wiedząc, że oprócz miłości Twojego domu jest miłość ta największa, Boga i Ojczyzny. Nisko kłaniamy się na ręce Państwa, córki i syna, bo uczestniczyliście w tych wydarzeniach. To Pani Zofia pod sercem matki była aresztowana. To Pan Andrzej jako kilkumiesięczne dziecko wypatrywał i czekał na ojca, który miał obowiązki ważniejsze i poważniejsze. Przed chwilą wyśpiewaliśmy tutaj hymn Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kiedy my żyjemy, ale tylko wtedy, kiedy w nas żyje pamięć o naszych bohaterach. Kiedy w nas żyje pamięć o tych, którym dzisiaj możemy zawdzięczać nasze życie. 80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Jak wiemy, ona dla naszego bohatera i dla Polski nie zakończyła się 74 lata temu. W wielu wymiarach trzeba powiedzieć, że ona nie zakończyła się wciąż. Bo dopóki w ziemi polskiej i w wielu częściach świata są nasi bohaterowie pohańbieni pogrzebem bez honorów, bez pamięci, dopóki w wielu wymiarach ta wojna trwa.
czystym sumieniem i odwagą mogę powiedzieć, że bohater tego regionu wrócił do swoich. Drogi ojcze, odmówiono ci sławy życia. Nagrodą było ci wygnanie. Cela betonowa, kulę w głowę i pierś. Wiem, że na śmierć wychodziłeś z godnością oraz spokojem, jak przystało na człowieka niezłomnej postawy. Miałem 2 lata, kiedy komunistyczni oprawcy zamordowali cię w więzieniu Montelupi w Krakowie. Siostro Zofio, nie było nam dane dorastać przy twoim boku, wspólnie cieszyć się sukcesami i wspierać w trudnych chwilach. Budziłeś w nas podziw i szacunek, budowany wyłącznie na wspomnieniach matki. Przez wiele lat nie miałeś swojej mogiły i oznaczonego grobu. Dziś wróciłeś w czci i chwale do swojego domu. Do salwy honorowej! Trzeba! Ładnie! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo!